zdrowia, szczególnie dla Polaków mieszkających w Ameryce, posiadających amerykańskie obywatelstwo i głosujących na demokratów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, w złym stanie jest cała partia demokratyczna. Teraz Donald Trump odwiedził kongres w zeszłym tygodniu, no i żeby zadeklarować, powiedzieć, jaki jest tak zwany State of the Union. State of the Union, czyli stan kraju, stan zjednoczonych związku, no bo union to jest związek, state to jest stan. No ale to jest w zasadzie, jaki to jest stan kraju. Kraju jako takiego, narodu jako takiego, no bo to jest United States of America, czyli Stany Zjednoczone Ameryki. I United to jest union też. No, w każdym razie powiedział, że jest silny stan, że stan jest dobry, silny, no i nigdy nie był tak silny, jak jest dzisiaj. Speaker Nancy Pelosi, no to jest w zasadzie szefowa partii demokratów, socjalistów. Ona była szefową przez jakiś czas, później nie była, teraz znowu jest. No, staruszka z Kalifornii, nawiedzona staruszka, socjalistka, troszeczkę szalona, trzyma się tego, powiedzmy, koryta rękoma i nogami. No i pokazuje to, że jaki jest stan partii demokratycznej. No w zasadzie to jest fatalny. Jest fatalny, jest rozpadający się. To można popatrzeć w zasadzie przez nagłówki w gazetach. Tam w gazetach napisane była Iowa, cała ta debata demokratów. Cały ten teatr, czy można powiedzieć cyrk, który Pelosi między innymi wyprawiała z rwaniem papierów, te kobiety ubrane na biało, te najróżniejsze dziwaczne rzeczy ze strony tych socjalistów, muzułman i najróżniejszych dziwacznych, niekochających kobiety, facetów. Cała ta... Te rozdzielenie, no to można powiedzieć, no i jeszcze nagłówki. No nagłówki najważniejsze to jest to, że ten impeachment, czyli próba wywalenia prezydenta za jakieś, powiedzmy, niedobre rzeczy. W Konstytucji jest napisane, że można go wywalić za zdradę. No nic, każdy normalny zrozumie to, albo za przekupstwo, no a oni chcą go wywalić za to, że miał jakieś opory i mówił coś do kongresu, a on po prostu reagował. Pluli na niego, fabrykowali na niego najróżniejsze kłamstwa, no to on reagował, no bo wszystko było sfabrykowane. No i w zasadzie Senat uniewinnił go. Znaczy, to nie jest uniewinnił, no bo to nie jest sprawa karna. To jest w ogóle cały ten impeachment czy wywalenie prezydenta, to jest dziwaczne, bo w normalnej sprawie kryminalnej czy cywilnej, no to legalnie te wszystkie rzeczy, co oni tam robią, no to by się nie zdarzały. Przywoływanie świadków, tego rodzaju rzeczy, samoobrona i tak dalej, to by się wszystko nie zdarzało. Także te wszystkie sprawy były bardzo głośne. No i środki masowego przekazu starają się pokazać, że to jest, no a to nic nie jest takiego nienormalnego, to jest norma, to jest zazwyczaj tak, jak dwie partie tam troszeczkę się gryzą. Ale to jest dużo głębsze, i w zasadzie wybory 2020, no to właśnie wskazują na to, że partia demokratów się rozpada. Całe wykolejenie tego spotkania w Iowa. Dlaczego Iowa jest ważna? No Iowa jest ważna, bo jest 50 stanów, no i Iowa jest pierwszym stanem, w którym przychodzą ludzie z tych swoich rejonów wyborczych. No tam u nich jest chyba 1400, no i oni zbierają te głosy, później
zbierają się przedstawiciele z tych rejonów okręgów wyborczych. W Polsce to się tam nazywali to jednoosobowe okręgi wyborcze, no ale to są takie districts, czyli districty, pewna grupa ludzi tam głosuje, no i oni głosują na poszczególnych i później część ludzi przychodzi i jest przedstawicielami do tych wszystkich dystryktów i później już decydują, to wysyłają 42 osoby z tego Iowa, jak będzie w lipcu spotkanie, żeby było razem 4000 tych wysłanników, można powiedzieć, delegatów. Także może to chaotycznie mówię, może nie mówię to zrozumiale, ale ogólnie rzecz biorąc, to można powiedzieć, powiedzmy jest 3 miliony ludzi, jest po 100 tysięcy w każdym tym dystrykcie, te 100 tysięcy każdy dystrykt decyduje, kogo chce z tych wszystkich przedstawicieli, 5, którzy zostali, którzy się nie wycofali jeszcze, no i później powiedzmy 1000 czy 2000 tych ludzi przychodzi na te spotkanie partyjne, stanowe i oni głosują i później te 40 osób proporcjonalnie do reprezentantów i senatorów całego kraju jedzie tam. No, była wpadka z telefonami, z aplikacjami, z przeliczeniami. Trzeba pamiętać, że Bernie Sanders w 2016 było to samo. Bernie Sanders, oni tam walczyli, tłumaczyli, że został wykolegowany przez Hillary Clinton, bo tam były dosyć bliskie te wyniki. No i wszyscy ci, co popierali Sandersa, powiedzieli, że to była jedna wielka ustawka. Jest taki problem, że zawsze były jak to wszystko poustawiać. Te rezultaty zaczęły przychodzić z błędami. Jeszcze gorzej to wyszło niż było w 2016, kiedy Trump został wybrany. No i poplecznicy Sandersa po prostu krzyczeli, że to jest jedno wielkie oszukaństwo. Jest ten komitet narodowy, który to wszystko reguluje i ustala. No i oni mówią, powiedzieli oficjalne wyniki, no ale Sanders nie wierzy. Są dwie takie ekstremalne, spolaryzowane strony dotyczące partii demokratycznej. No, frakcje w krajach socjalistycznych to były zawsze frakcje, to jedna grupa wystrzeliwała drugą grupę albo wysyłała do innego kraju, można powiedzieć. Buttigieg i Sanders, no to oni walczą w zasadzie i tłumaczą, ile tych delegatów tam może być, ale takim większym punktem odniesienia to jest to, że w zasadzie wyszli obydwaj na równo. No jest to dziwne, bo ten jeden młody to ma 38 lat, jest homoseksualistą, nie ma doświadczenia, jest jakimś takim burmistrzem w małym miasteczku. Bernie Sanders jest takim betonowym komunistą, można powiedzieć, milionerem do tego. On miał swoją podróż poślubną w Moskwie. No ale Bernie Sanders i Elizabeth Warren, no to oni dostali 47% razem. Na te trzy Biden, Buttigieg i Amy Klobuchar, oni uzyskali 51%. No to widać, że w zasadzie Bernie Sanders i ta Indianka oszukana Elizabeth Warren będą na przodzie. No i te rozszczepienie, teraz jest to rozszczepienie, widać szczególnie pod tą przewodniczącą Pelosi. Na wiosnę, no to tam były potężne bitwy o to, kto jest odpowiedzialny za to, że
reprezentantka Ilhan Omar. Ilhan Omar, no to ona przyjechała z Somalii, miała tam 10 czy 12 lat, taka po prostu kompletna muzułmanka, chodzi w tych ciuchach, na głowie, no i ona opieprzyła Żydów za coś tam, no i Partia Demokratów Socjalistów nie wiedzieli, jak zareagować i kto jest odpowiedzialny za to. Druga sprawa to jest, kto jest odpowiedzialny za klimat i powiedzmy za sytuację ubezpieczeń zdrowotnych. No i jeszcze trzecia sprawa to jest cały ten ruch przeciwko broni, przeciwko prawu konstytucyjnemu do posiadania broni. Pelosi, żeby utrzymać się przy żłobie, ona się poddała. Ona się poddała całym tym ruchom rewolucyjnym. No i wysunęła swoich ludzi jako taka twarz cała, ten przód, awangarda całych grupy, no szczególnie po tym, jak cały ten impeachment, czyli to usuwanie, upadło, no bo to był jeden wielki cyrk. W Utah, senator Mitt Romney, no to też jest zdrajca. On był w Utah, później przyjechał do Massachusetts, tutaj go wybrali po jakimś krótkim pobycie. Facet zorganizował kampanię wyborczą w innym stanie, później znowu wrócił. Błagał na kolanach Trumpa, żeby dał mu jakieś ministerstwo, ten nie dał, no to Romney, zdrajca, wbił mu nóż, no i głosował przeciwko jednemu oskarżeniu, ale za drugim oskarżeniem. I teraz tak się dzieje, że te wszystkie konsekwencje demokratów, tych wszystkich demokratów centrowych, tych ludzi, którzy mają, nie są nienormalni, tak, nie jest to kompletne lewactwo, to ci demokraci centrowi zaczynają się zastanawiać, że ta partia to jest w ogóle kompletnie, rozpada się. No i oni nawet cokolwiek by już się nie dogadali z republikanami, no to wszystko ciągle będzie odzwierciedlone w tym, że nic nie osiągają i ciągle ścigają tego Trumpa. 31 demokratów pozycji, powiedzmy, tych politycznych będzie w 2020 roku, będą znowu wybory tam, gdzie w zasadzie republikanie Trump uzyskał nieprawdopodobną większość. No i te 31, no to przypuszczalnie one odpadną. Także, że ilość, większość Izby Reprezentantów Demokratów dramatycznie się zmniejszy. Senator Doug Jones z Alabamy to głosował za tym, żeby skazać go, a w jego stanie, no to Trump wygrał 28 punktami, czyli to jest duża różnica. Gary Peters, też demokrata w Michigan, też widać na to, że będzie odpadał. Joe Manchin w West Virginia, czyli zachodniej Virginii, no teraz nie będzie wybierany, no ale już ktoś, jak za nim przyjdzie, no to będzie miał problemy. Pelosi, rozerwanie tej mowy, rozerwanie tych papierów miało pokazać, było takie zaplanowane przypuszczalnie. Ono miało zaplanowane, że ona chciała tak troszeczkę wrzucić tej energii do tych demokratów. Po tym, jak kompletnie było to fiasko ze wszystkim, szczególnie z tym impeachmentem, ale to było potrzebne, że dla tego rozszczepienia. Tak jej się wydawało, że to całe rozszczepienie, no to ona weźmie, jakoś zgalwanizuje całą tą bazę tych wszystkich wyborców, że oni jakoś się skonsolidują, skleją, no i troszeczkę doda smaczku do tego ruchu oporu, no bo teraz to jest tam resistance, czyli ruch oporu. To są tak jak koziarze w Polsce, no to w Ameryce są ci koziarze i to jest ruch oporu.
Ale co to zrobiło? No to zrobiło to, że wielu normalnych demokratów po prostu myśli sobie odpuścić. Myśli sobie odpuścić teraz w tym Iowa, w tym spotkaniu. No to były liczby wszystkich tych ludzi, którzy przyjechali, to były dużo, dużo, dużo niższe niż normalnie. I to jest szczególnie w porównaniu z 2016. Tak. No i całe to rozszczepienie, no to nie spowoduje tego, żeby demokraci zmądrzeli. Oni wściekli liberałowie, już biegają i krzyczą, że trzeba od nowa zacząć śledzić, od nowa trzeba zacząć sprawdzać, od nowa jakieś prokuratorów wysyłać i specjalnych tam przedstawicieli, żeby badali to wszystko. I tak jak wspominałem, wszyscy ci środkowi demokraci po prostu nie chcą tego, no bo oni chcą ustanawiać te prawo, chcą słuchać tych swoich wyborców i tak dalej, a to wszystko to jest ukryte czy zaklejone tymi fałszywymi skandalami. I co będzie jeszcze z tymi kandydatami na tych prezydentów? No bo to będzie się odbywało, czy decydowało w lipcu. Tam nie będzie ten nominat, czy ten kandydat nie zjednoczy partii demokratycznej, bo są nowe przepisy, czy tam regulacje. Oni dają proporcjonalnie ilość tych kandydatów na lipiec, a nie tak jak było kiedyś, że po prostu zwycięzca zabierał wszystko. Także do tej pory to było tak, że jeżeli tam w Iowa był 1% tych wszystkich wyborców, bo to są pierwsze te wybory, no ale jak tam już dochodziło, że w drugim, trzecim, czwartym stanie przy 30% wybierających ktoś był na samym końcu, no to on już odpadał. Jak on już odpadał i wszystko dawali zwycięzcy, no to się przesuwało. No teraz to będzie troszeczkę inaczej. Będą musieli zdecydować to w lipcu. No i przewodniczący całej tej partii, no to oni się na pewno martwią, że to będzie jeden wielki też tam cyrk. No będzie jeden wielki pokaz. Czy ci kandydaci to będą pokazywali swoją osobowość, czy swój styl, czy swoją fryzurę. No, dużo, dużo ludzi mówi, że niektórzy prezydenci nie tylko w Ameryce, ale i w Polsce są wybierani ze względu na marynarki i na fryzurę. No, demokraci tak samo dużo bardziej niż republikanie są podzieleni przez pokolenia, czyli tam te generacje są inne. Geograficznie to są kompletnie inne miejsca. Rejony, powiedzmy wschodnie wybrzeże i zachodnie wybrzeże, no i cały środek. W środku Ameryki nie ma demokratów. Demokraci są tylko w uniwersytetach, w miastach, w wielkich miastach rządowych, w wielkich miastach studenckich. Tam, gdzie jest kasa, tam są demokraci, tam, gdzie rozdzielają pieniądze. Cały środek, no to nie ma. No, są rozdzieleni tą różnicami kulturowymi. Jest duża różnica pomiędzy białymi, czarnymi, brązowymi i żółtymi. Tak, także nawet jeżeli przyjdzie do głosowania, także tam dużo wspólnego oni już nie mają. Już cała ta partia demokratyczna po prostu się tak została rozszatkowana do niemożliwości, że ludzie nie będą raczej głosować po linii partyjnej przeciwko swojemu światopoglądowi. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, też dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest, można zasubskrybować, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego filmiku.